Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy Wam na 3800. Powracamy na nasze wyspy, gdzie będziemy dalej rozbudowywać wieżowce oczywiście. W tym celu już sobie przechodzimy do Trelawney. Już wysłałem oba sterowce z olejem kokosowym oraz tranem, na co czeka pani Jenny, żeby tutaj ogarnąć jej zadanko. My sobie w tym czasie ulepszymy więcej wieżowców do poziomu 4. Musimy to zrobić jak najszybciej. Nie zwlekajmy zatem, poulepszajmy inne wieżowce, tak, żeby szybko osiągnąć ten pułap wymagany przez zadanie. Tak jest. Konsumpcją i stabilizacją produkcji zajmiemy się w dalszej kolejności. Na razie chcemy mieć ukończony monument, co nam pomoże też bardzo dużo. I w dalszej perspektywie jest to inwestycja, jakby nie patrzeć. W atrakcyjność wyspy dla turystów, żeby zwiększyć populację na takowej. Już bardzo ładnie się to zaczyna prezentować, pomalutku. Poulepszajmy, czekamy na zadania i tak, nie chcemy specjalisty. Fajnie. Wszystkie te, co istnieją, już ulepszymy na wyższy poziom. Nowe też muszą powstać i wystrzelić w niebo. Dobra. Coraz lepiej, coraz lepiej. Tak. Tu sobie efekt panoramy zafundujemy, też nieco lepszy. Dobra, mamy dużo punktów wpływu, ale to na razie jeszcze nie jesteśmy w stanie z tych benefitów skorzystać, póki co. Poczekajmy na nasze, właśnie, sterowce. Tran się przyda w większych ilościach. Olej kokosowy także, pod późniejszą rozbudowę. Na razie ta flota zostaje. Mamy już wszystko, pani Jenny. Możesz... Jesteś gotowa? Dostarczyliśmy wszystko. A tran zwykły, przepraszam, a ja dostarczyłem co innego. Ja dostarczyłem olej wielorybów. Coś takiego, nie przyjrzałem się. Dobra, wtopa niezła. Już lecimy do jakiegokolwiek miasta po tran. Zaraz ogarniemy. Dobra. Odblokowaniem przedmiotów dla sklepów meblowych i wszystkich arkad handlowych zajmiemy się w osobnym odcinku. Jak już ogarniemy turystów i przejdziemy do ostatecznej stabilizacji pod końcową produkcję gry i balansu, to będą ostatnie odcinki, proszę Państwa. Może w ramach sezonu, a może w ramach sezonu ekstra. Taka jest moja propozycja, żeby po skończeniu 100 odcinków i osiągnięciu założeń, jakie na ten sezon przyjęliśmy sobie, czekając na DLC kolejne, spróbować jeszcze zmaksymalizować dziennikże produkcję. To nie będą odcinki ukazujące się tak często jak te, moi drodzy. To będzie 2 odcinki tygodniowo max, chociaż myślę o jednym docelowo. Jednym dopracowanym odcinku, gdzie będę plan po prostu realizował, gdzie będziecie mogli zobaczyć, jak ta endgame'owa stabilizacja wygląda, jak przebiega. Także to jest moja propozycja na postsezon. Nazwiemy go sobie po prostu sezon drugi po godzinach albo ekstra. Jeszcze wymyślimy nazwę stosowną. Jeżeli jesteście zainteresowani, to dajcie lajka pod tym filmem i komentarz, co o tym sądzicie, o tym pomyślę. Będę bardzo wdzięczny, bo to także wasz kanał i wam ma się podobać przede wszystkim. Czekamy na wieżowce w międzyczasie. Jak tam konsumpcja przebiega? Podejrzyjmy sobie tabelki. Póki co. Szczególnie jeśli chodzi o dobre dla inwestorów. Okulary, jest ok, chyba dostarczamy dość. Zobaczmy, czy nie ubywa w magazynach drastycznie niczego. Jeżeli nie, to jesteśmy na dobrej drodze. Jeżeli tak, to musimy użyć doków, proszę Państwa. Wykorzystać możliwości, jakie nam dają. Podejrzyjmy dobra konsumpcyjne. Kawa troszkę spada, co mnie niepokoi lekko. Bicykle nieco spadają, dobra. Skrzypce są stabilnie. Czekolada nieco spada, ok. Stoły bilardowe rosną, bo to się dopiero napełnia. Gramofony, pojazdy parowe są ok. Ale bicykli troszkę za mało zaczynamy dostarczać. Jak to wygląda w kwestii dostaw? Bicykle. Jeden statek póki co je wozi. Czy on ich ma wystarczającą ilość? Wydaje się, że tak. Zajrzyjmy do gazety. Na razie nie będę obniżał konsumpcji tutaj. Absolutnie nie. Czy on rozładuje bicykle? Wszystkie mu schodzą i to jest chyba na styk, prawda? Tak mi się wydaje. Te bicykle schodzą. Chciałbym powiedzieć, że tyle ich zużywają na swoją drogą. Też jest dla mnie zawsze zaskakujące. 500. Czy wystarcza między jedną dostawą a drugą? Zaraz zobaczymy. Dostawy są realizowane, jakby nie patrzeć, więc myślę, że jakiejś strasznej lipy tu nie będzie. Bawełnę troszkę podbijmy, bo tej może zacząć brakować pomału, jeśli chodzi o płaszcze futrzane. Zobaczmy, jak tam bawełna. No właśnie, z bawełną słabo, a tu mamy mnóstwo takich niewykorzystanych. Mieliśmy do tej pory budynków. Już pozwolenia nie mamy, okej, okay, rozumiem. Dobra, to powinno pomóc, jeśli chodzi o bawełnę. Konsumpcja drewna nam wzrośnie, ale tutaj chyba wystarcza nam. No, wystarcza, świetnie. Bardzo dobrze. Idźmy po nasz tran póki co. Dostarczmy tranu, którego potrzeba już teraz. Produkty rolne, oczywiście tran jest produktem rolnym. Jednak nie jest. Dostarczmy go w takiej ilości, w jakiej jest, do Trelawney i już od razu lecimy. Chyba starczy nam czasu, prawda?
No, tak powinno wystarczyć. Przyspieszamy. Szybciej, szybciej. Specjalnie to robisz? Chyba nie. Dobra, czy musimy dostawę etanolu zwiększyć? Też się przyjrzyjmy temu. To już trzeba ogarnąć pomalutku. I tak czekamy na preciozę, aż przypłyną, proszę państwa, więc poczekajmy jeszcze chwilę. Podejrzyjmy sobie konsumpcję półproduktów, jakim jest celuloid. 10 i 17 eterów zużywamy. Czy dostarczamy dość, żeby nie ubywało tych towarów? Celuloidu nieco ubywa, eteru też. Dobra, musimy nowe dostawy uruchomić zatem, proszę państwa. Potrzebujemy nowych dostaw. Tylko jedno miejsce na przedmiot? Słabo. Słabo. Opracujmy tą śrubę jednak. Nie będziemy jeszcze w całej flocie ich wymieniać, ale... Śruba. Czy może silnik? Chodziło o silnik. Oczywiście, że o silnik. Tak. Opracujmy ich kilka, bo na razie nic innego nie jest potrzebne. Niech się robią. Proszę bardzo. Jeden. Świetnie. Eter. Jeden. I utwórzmy nowe szlaki zatem. Tak jest. Cyk. Gdzie go więcej produkujemy? Zaraz się okaże, czy w Kurital, czy gdzie indziej. Półprodukty. Celluloid. Więcej go produkujemy, okazuje się, tutaj, więc może wyspecjalizujmy. Tutaj w celuloidzie, a tam w eterze. Świetnie, tak zrobimy. Celuloid na maksa i zrzucaj go w Trelawney, tak jest, tak żeby go wystarczyło. Płyń, utwórz nowy szlak, eter 1 i to już. Świetnie. Eter 1. Nowy świat, oczywiście eter wytwarzamy w Kurital w większych ilościach, ładuj cel i do Trelawney pal, dziękuję, to wszystko, resztę będziemy sobie dostarczać, teraz luksus 1 wyedytujmy nieco, wieżowce 1 się nazywa, właśnie, przestańmy transportować eter, a zwiększmy transporty gumy do rzucia, zdecydowanie, tutaj będzie więcej potrzeba, już coraz więcej, 8, dobrze, to nie będzie 8, pływaj na tej trasie. Guma do rzucia, jeden. Na razie tak to nazwę, żeby mi nie waliło powiadamiarki. Dobra, taki jest plan. 8 i proszę pływać z tym. Namierzmy jeszcze ten statek, może mieć na pokładzie. No właśnie, może mieć na pokładzie zgoła inne rzeczy. Rozładujmy go ręcznie i wtedy ruszymy dalej. Sterowce już powinny dopływać, świetnie. I już dolatuje od razu. O, dwie pieczenie na jednym ogniu, proszę państwa, zatem. Gdzie jest luksus 1? Namierzmy go jeszcze raz. Nie możemy go stracić z oczu teraz. Ogarnijmy sobie to. I już później będzie coraz lepiej. W następnych odcinkach już turystami, mam nadzieję, będziemy się tylko zajmować. I stabilizacją konsumpcji i produkcji w dalszej kolejności. Będzie fajnie, polecam i zapraszam już teraz, proszę państwa. Zwiększymy sobie znacznie liczbę populacji, bo w jednym hotelu będziemy mieli do 1000 bodajże turystów. 500, 750, nie pamiętam ile się mieści. Za krótko grałem, dodatek. Stawki sobie przyspieszymy później i w silniki wyposażę między odcinkami. Szkoda czasu, żeby państwo na to musieli patrzeć jeszcze. Dobra. Gumy do rzucia mamy tu aż nadto. Świetnie, dobrze wiedzieć. To teraz doprecyzujmy. Tutaj wytwarzamy tylko eter od tej pory, żadnych celuloidów. Tylko etanol, przepraszam. Czemu nazywam to eter? Nie wiem. Tak mi się zapisało to eter. Etanol i tylko etanol. Tylko to nas uratuje. Etanol. Guma do rzucia i etanol, tak jest, nic więcej. Dobra. Znakomicie, to proszę to robić. Cukier musimy zacząć dostarczać też do Starego Świata. Więc myślę, że luksus 1. Tak, podzielimy sobie w taki sposób, żeby to dostarczać odpowiednio. I cukier. Znakomicie. Może jeszcze olej kokosowy byśmy dali radę zabrać. Co państwo o tym myślą? Ja bym to tak ogarnął właśnie. Dajmy tu 3 i jeszcze olej kokosowy spróbujmy wrzucić na pokład. Stąd, załaduj towar. Produkty rolne, olej kokosowy, razy 3, dziękuję bardzo. Razy 3, dobra. Będzie coś z tego? The ingenious device is complete. I to wszystko do Trelawney wtedy zabierasz i zrzucasz tu. Tak, taki szlak handlowy się zdecydowanie przyda. Niech się napełniają magazyny, pływaj! Pływaj, a my czekaliśmy na sterowiec, który już dotarł. Już dotarł. Dobra, mamy wszystko. No, gotowa? Proszę bardzo, dążyliśmy.
Just in time, świetnie. Ile jeszcze wieżowców trzeba ulepszyć? Proszę powiedzieć. Ile mamy na ile potrzebnych? 50 na 55, czyli jeszcze 5 wieżowców. Jeszcze tylko 5 wieżowców ulepszymy na wyższy level. Tylko których? My newest patent. You've earned a look. The lipstick. Now to persuade Mr. Bader. Fajnie, cieszymy się bardzo. Bardzo mnie to cieszy. Naprawdę. Trzeba was nie jest możliwe. Sklepu meblowego nie ma, rozumiem, a jakby się zamienił. Teraz już masz sklep meblowy? Fajnie. Ktoś jeszcze nie ma czegoś? Sklepu meblowego, dobra. Rozumiem. To sobie pożonglujemy wieżowcami. Proszę bardzo, teraz już masz sklep meblowy. I nie marudź. Ty też masz? Świetnie. Stołów bilardowych i maszyn ci brakuje, a dlaczego? A bo dopiero cię zbudowaliśmy, no tak, oczywiście. Jak mógłbym nie wiedzieć. A propos ulepszeń kolejnych. Czegoś brakuje? Nie, to są już poziom 5 wieżowca, po prostu. Tutaj jeszcze ktoś jest z 4 poziomu. Jeszcze 5 wieżowców potrzebujemy, to nie jest dużo, naprawdę. To w ogóle nie jest dużo, ale trzeba to zbudować, niemniej jednak. Dobra, chyba się udało. Czy mamy dość wieżowców, proszę państwa? Tak, mamy. Dobra, rozpocznij etap. Budujemy dalej wieżę. Mam nadzieję, że nic nie stanie nam na drodze. Ukończenia jej tym razem. Zobaczmy już punkt wpływu i populacja jak ładnie rośnie. Już nie mówię o panoramie. Dużo ładniej to wygląda, zdecydowanie. Niech się dzieje. Co my tu zbudowaliśmy? Apteka tak była rzucona, nie była potrzebna ta. Prawda? Bo tu była apteka wtedy. No właśnie, apteka obejmuje tu spokojnie, sięga to co chcemy. Tutaj nie sięga jednego sklepu. A teraz? Też nie sięga. Dobrze, dostawimy inne apteki. A wieżowce w ogóle przeniesiemy bliżej, to w swoim czasie. Zaraz to zrobię. W zasadzie już teraz bliżej centrum je możemy zacząć przesuwać. Pozamieniać co nieco, poukładać to sensownie, proszę państwa, żeby to miało sens. Tak jest. Doskonale. Wszystko bliżej, po prostu wieżowce muszą być w zasięgu aptek i koniec dyskusji. Nie potrzeba żadnych sommelierów już, dziękuję. Kto jeszcze jest poza zasięgiem jakiejkolwiek apteki? Tu nikt nie jest, świetnie. Tutaj, poza zasięgiem sklepu meblowego, ktoś się znalazł? Nie, także nie. A tutaj, poza zasięgiem arkad handlowych, także nie. No świetnie. Co znowu? Nic, w sumie chyba nic. Nie przeszkadzaj. Zobaczcie na dochody, moi drodzy. Możemy ten raskusz spokojnie stąd wywalić już w tej chwili. Nie będzie potrzebny. Siły roboczej też tam więcej nie potrzeba inżynierów w zasadzie. Możemy spokojnie ten raz już posunąć. Nie będzie potrzebny. Świetnie, cieszymy się. Budujemy tu albo arkady handlowe, no właśnie, albo je przesuniemy wtedy. Bo tu mamy bardzo blisko siebie te dwie arkady, wydaje mi się. Jedna jest tu, a druga już tu, prawda? Sklep meblowy, to nie jest arkada handlowa. Aha, dobrze. Może już bardziej nie przesuwajmy, ale może apteka by się tu zmieściła i w tę trzecią aptekę moglibyśmy dać gdzieś tam. Może tak będzie sens, miało większy to. Ach tak, teraz nie ma tu dostępu, rozumiem. To jeszcze inaczej zróbmy. Jeszcze inaczej zróbmy, przenieśmy to na miejsce zaraz apteki. Troszkę pożonglujemy tym, potrzebujemy tego. Aptekę dalibyśmy tu wtedy. Ona dużo więcej obejmie, a wtedy wieżowce z jednego miejsca przeniesiemy, na przykład z tego. Na przykład z tego miejsca. Szpital tam jest. Nie, tego nie mogę ruszyć. Ale tu już na przykład mogę ruszyć spokojnie. I to uczynię właśnie. Przeniosę te wszystkie budynki tu. Tak. Łącznie z wieżowcami. 2, 3. Świetnie. Coś tu nie poszło. Ewidentnie. Coś tu nie poszło. A tak, już wiem. Dobra. Teraz będzie ok. Droga. Dziękuję. Apteka numer 2. Apteka musi się wtedy tutaj znaleźć. Jeszcze jeden wieżowiec do przesunięcia. Tymczasem mamy. I już to zrobimy.
Przesuniemy go mianowicie, za chwilę go przesuniemy mianowicie. Na razie chcę skopiować ozdobę. Tu, tak, dobra. Jedna apteka sięga tu, bardzo dużo. Druga musi być gdzieś tu. No właśnie, to będzie świetna lokalizacja na tą aptekę, wydaje mi się. To musimy usunąć. Jeden z domów musimy usunąć. I teraz przeniesiemy wieżowiec w takie miejsce pierwsze wolne. Tu na przykład. Nie widzę przeszkód. Doskonale. I teraz aptekę tutaj wstawimy po prostu. Dobra. Hotele to się wpasuje swoją drogą. Na razie wrzućmy aptekę i powinno być ok. Niech rozpocznie produkcję już teraz. Pasty do zębów oczywiście. Bo czego szminka wymaga na przykład. Szminka w aptece. Żarówki, pojazdy. Nie, to nie jest potrzebna redukcja w tym zakresie. Raczej potrzeba redukcji. Właśnie, zredukowania ogólnych potrzeb ich. Co my tu mamy? Budujcie, budujcie po prostu. Dobra, też tak uważam. Niech budują. Bank zostaje póki co. Tu też. W miarę jak poprawimy zaopatrzenie w całej stolicy, to będziemy sobie przesuwać już dalej je. Nieźle wyszło, moi drodzy. Nieźle to wygląda wszystko. Czy możemy tutaj przenieść jeszcze jeden dom inwestorów? Czy musimy go usunąć raczej? Jeżeli usunąć, to usunę. Bez bólu żadnego. Proszę bardzo. Chyba żadne gapy nie pozostały nam. Jedyną gapą za sterami pozostałem ja póki co. Jest ok. No, budować, budować. 19 minut. Wie pan, ile to jest czasu? To jest bardzo dużo czasu. Jakieś problemy? Nie, więc w czym problem, że tak spytam? A, czekałem aż dowiozą wszystko, rozumiem. Dobra. Poczekajmy, mam nadzieję, że już bez przeszkód to będzie się i uda nam się tutaj wszystko wyprodukować. Teraz półprodukty powinny dochodzić, celuloidy i eter, brawo. W dużych ilościach powinien już docierać. Nie możemy sobie na braki tutaj żadne pozwolić, ale widzę, że wszystko jest i przybywa nam tego świetnie. Natomiast łoj troszkę ubywa, muszę łój wieprzowy skombinować jeszcze. Ewentualnie dostarczać go, ale myślę, że możemy sobie zamienić spokojnie łój wieprzowy. Zwłaszcza, że mam mnóstwo, mnóstwo rzeczy, zobaczcie, tutaj innych, drodzy widzowie. Telefony, telefony można jeszcze poprawić ich produkcję. Możemy innych specjalistów użyć i wtedy powinno być dość, nie będą musiał ich zamawiać. Tak, wszystkie warsztaty rzemieślników, tutaj zdecydowanie możemy to poprawić, zróbmy tak, jeżeli nie mamy jeszcze dostępnego. Wszystkie warsztaty rzemieślników, troszkę nam było teraz z takowych rzemieślników samych. Widzę. Kogo jeszcze? Nie, siła robocza musi być obniżona, proszę państwa, czyli ten człowiek jest tu niezbędny. Tak jest, natomiast Ferasa możemy zamienić z kimś innym. O 5% jeszcze podnieść. To nie jest dużo, ale zawsze coś. To nie jest dużo. Będziemy musieli rozbudować dzielnicę rzemieślników gdzie indziej, wyekstraktować ją z miasta. To nie w tej kolejności oczywiście, ale wkrótce tak. Musimy troszkę łoju zakupić. Zamiast złota na przykład. Troszkę łoju się przyda. Troszkę łoju. Nie zaszkodzi. 5500 tylko potrzeba, dziękuję. A konkretnie 2200, bo chyba więcej nie musimy zużyć. Dobra, windy dalej rządzą po prostu. Porozmawiaj z panią Jenny na osobności. Przeprowadź inspekcję, cokolwiek, byleby ruszyć. Pieniądze nie grają roli w tej chwili, jeśli chodzi o rozbudowę tej wieży. Mi też użyło, ile jeszcze czasu? Czas przestoje, 2 minuty, dobra. Mozolnie im to idzie, naprawdę mozolnie, trzeba przyznać. Krem do twarzy już jest produkowany w aptece swoją drogą? Tostery. Możemy coś innego. Tostery obniżają biżuterię i żarówki. A co innego moglibyśmy użyć? Teczka co obniża? Coś innego, prawda? Coś co mi nie będzie w tej chwili potrzebne. Może nie, róbcie te tostery, bo to jest bardzo dobry pomysł. Wy też róbcie te tostery. Tutaj ładnie sięga całą dzielnię. Tutaj też jest nieźle. Bardzo nieźle. Dobra. Jestem bardzo zadowolony z panoramy tego miasta. Możemy sobie w zasadzie zero zbudować teraz, czekając na przedmioty. Nikt nam nie zabroni, a wręcz jest to wskazane. Kto nam zabroni? Rozbudujmy sobie. Ogród zoologiczny. Mamy punkty wpływu wszakże. Akurat. Zapłać deski, cokolwiek. Niech się tylko dzieje robota tam. Poumieszczajmy zwierzątka w takim razie. Dziękuję. Lasy miodo. Kogo możemy jeszcze dosztukować w zasadzie? Wymarły gatunki. Lasy miodo, zobaczmy.
Tak, lasy miowo zróbmy. Dlaczego nie? Może las tropikalny też przy okazji zrobimy. Pełne jeziora. Co tam mamy, to stawimy. Zobaczymy, ile nam się uda skompletować. I ile atrakcyjność podbić na wyspie jeszcze. Kordyliery, świetnie. Wschodnia dżungla, światła. Chyba wszystkiego na raz nie włożymy, ale jak najwięcej się postaram. Pełne jeziora, tak. Las tropikalny. Wschodnia dżungla. Las tropikalny. Las tropikalny. Wschodnia dżungla. O, nie dotykaj, bo psujesz. Czy wieża się buduje cały czas? Tak, buduje się? Nie. 5 minut przestoju, coś takiego. Skandal, to jest skandal. Kordyliery, wschodnia dżungla. Dalej, kompletujmy te zestawy. To się na pewno przyda. Świetnie. No i jak tam z atrakcyjnością, powinno nam coś podbić chyba, prawda? Świetnie, aktywność portu się zwiększa. Kordyliery, tylko dwóch potrzebujemy w zasadzie. Świetnie. I pełne jeziora jeszcze potrzebujemy. Kordyliery i pełne jeziora, spróbujmy znaleźć gagatków. Kordyliery i pełne jeziora. Tak, kogo jeszcze możemy skompletować tutaj? Lasy miobo, czy ja w ogóle zrobiłem to? Chyba nie. Chyba nie zrobiłem, coś mi się wydaje. No, wrzućmy w kolejkę, czemu nie? Niech się robi. Lasy miobo, nie darowiznę. Przeciwnie, lasy miobo. Tak, 2, 3, 4 i 5. Niech się zrobią, czemu nie? Czemu nie? Kordyliery żeśmy wrzucili ostatecznie, czy nie? Proszę przypomnieć. A no nie, chyba nie. Jeszcze sępa, kondora, przepraszam, konkretnie, nie wrzuciliśmy, no to już go tu. Jest. Dobra, jak tam z atrakcyjnością zestawu? Coś poszło do przodu? Niekoniecznie, rozumiem. Inną lokalizację ogrodu botanicznego zdecydowanie będziemy musieli znaleźć wkrótce. No, niech idzie ta budowa, jeszcze jeden etap i będzie skończone, nie do wiary. Nie do wiary. 11 minut jeszcze, niech dostarczą tylko wszystko. I rozbudujemy się. Więcej wieżowców, mam nadzieję, nie będzie trzeba na 5 poziom lepszy. A jeżeli tak, to w kolejnym odcinku domyślili się państwo. Dobra. Na razie poulepszajmy, co się da. Niech rosną. Nie, dziękuję. Dzięki, Nate. Nie potrzebuję twojej pomocy ani wsparcia. Production has stopped. Naprawdę? Coś takiego. Z jakiej przyczyny tym razem, proszę powiedzieć. Czy to nie jest za daleko? Poza zasięgiem? Przed chwilą ustalałem, że jest poza zasięgiem. Nie jest, teraz już przenieśliśmy to. Dużo lepiej to działa. Zdecydowanie wszystko. Tu też jest apteka, też świetnie. No to wszyscy mają co potrzeba. Poza ilością wieżowców, której jeszcze nie mamy takiej jak potrzeba. Zaraz nad tym pracuję, żeby to poprawić. Tak. Troszkę tu efekt panoramy, ale to się poprawi z czasem. Sami państwo rozumieją. Dobra, rozbudujmy. Niech tu wszystko rośnie w górę. Będzie potrzebne zaraz. Zdecydowanie. Poprawiony efekt panoramy jest niezbędny tutaj. Ulepszajmy co się da zatem. Ile się da i za punkty wpływu także. Może się Zoo chociaż do końca uda rozbudować. Zapasy powinny być wystarczające w tej chwili, jeśli chodzi o ilość domów i budynków. I wieżowców. Dobra, wszystko niech idzie w górę. Jak najwyżej i najlepiej. Zawsze możemy fabryk dostawić i kolejnych rzemieślników będziemy potrzebowali, wydaje mi się, lada moment, proszę państwa. Nie uprzedzajmy jednak faktów, dojdziemy do tego. Na razie mamy ogarnięte. Dobudujmy do Zoo, ile się da jeszcze. To jest ważne. Dużo tu już nie zbuduję, co prawda, ale zawsze coś. Przygotować sobie zawsze można, prawda? Pod kolejne wystawy. Kogo tu wsadzimy póki co? Drapieżcy oceanu? Czemu nie? Każdy skompletowany zestaw mile widziany. Co nam to daje? Jaką premię do atrakcyjności?
Potrzeba siły roboczej spada. O, świetnie, to się bardzo przyda. I wydajność plus 10 rośnie. Świetnie. To się nabrzeżne budynki produkcyjne, rozumiem. To dużo nie pomoże, ale zawsze coś. Tu mamy jeszcze dwie gablotki w tej chwili. Poczekamy. Na razie złoto będzie stało, ale przeniesiemy i oczywiście nie zostanie na zawsze. Proszę się nie martwić. Czwarty poziom, czemu nie? Niech się rozbudowuje. Szybko te wieżowce się napełniły, trzeba przyznać. Prężnie nam to idzie bardzo ostatnimi czasy. To rozbudujmy sobie jeszcze kilka wyższych partii. Tak jest. Dobra. Niech się wprowadzają póki co. No już blisko. 4 minuty i ostatni etap wchodzi. Mam nadzieję, że się uda to skończyć dzisiaj. Wtedy już do turystów sobie przejdziemy. A dopiero wtedy do stabilizacji konsumpcji, drodzy widzowie. Na razie mamy ogarnięte ładnie wieżowce. Wydaje mi się, że jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Prawie maks pieniędzy już zebraliśmy. Populacja rośnie, jeszcze jak hotele się pojawią, to o, dopiero będzie zabaw a zabaw. Tutaj myślę, że przystanek musi się zmieścić gdzieś, więc jeden z wieżowców wyleci stąd na pewno, żeby przystanek mógł się tu znaleźć. Do tego dojdziemy w swoim czasie, do budowy przystanków. Na razie cieszmy się tym, co jest. A miejsc tutaj pełno, gdzie by je pociągnąć można było. Na linii autobusowej już widzę potencjalnych, więc jestem zadowolony bardzo. Idzie nam nieźle, idzie nam bardzo nieźle. Jak tam nasze produkty? Spada nam coś z półproduktów albo z produktów? Chyba nie, muszę się przyjrzeć. Inaczej, muszę zajrzeć do magazynu, inaczej nie będę wiedział, czy coś spada, czy nie. Tak jest. Guma dorzuciła, wiadomo, że ona dojeżdża. Skrzypce są bardzo ok. Tutaj mamy zabawki, też rośnie ilość. Stoły bilardowe stabilnie, moglibyśmy dostawić jedno w zasadzie. Telefony stabilnie. Czyli stołów bilardowych potrzebujemy więcej, tak? Dobra, już się robi. Ilu pracuje tu rzemieślników? 350, no to może nie być takie łatwe jednak. Etap ukończony. Dobra, rozszerzymy po prostu na wyspę rzemieślniczą Trylanej wkrótce, razem z ratuszem. Poziom trzeci. Teraz 75 wieżowców nam będzie potrzebne poziomu czwartego. To już może być wymagające, ale nie jest nierealne. Nie jest to nierealne. Damy radę. Rozbudowujmy wieżowce. Ile da radę póki co? Tam już chyba pójdzie bardziej gładko niż teraz, mam nadzieję. Brakuje stali znowu. Dobra, przerzućmy wszystkie siły zapasowe na pokład. Przerzućmy sobie stali znowu. I to szybko. Nie dyplomacja, nie ma nikogo. Stal. Utwórzmy szlak znowu, handlowy. Stal. Wiadomo, tak jest. Tak jest. O, nie, może skandal później. Skandal też, choć na pokład, przyda się. Proszę ładować stal. I zrzucać tutaj. Tak jest, dziękuję. Wszyscy, którzy mogą. Wszystkie siły na pokład, zaraz poulepszamy wieżowce. Bez tego nic nam się nie uda osiągnąć tutaj z zakładanych rzeczy, niestety. Mógłbym stalownię to zbudować, ale zanieczyszczą nam środowisko, więc nie chcę, nie jestem wielkim zwolennikiem upychania ich tutaj na wyspę. Zupełnie nie jestem. Jeszcze dwa zestawy kulturalne możemy podnieść, świetnie, zaraz pójdzie więcej i lepiej. Nieźle to zaczyna wyglądać, naprawdę nieźle. Jak prawdziwa stolica, proszę spojrzeć. Tylko w Trylanej takie rzeczy. Już na ostatnim etapie jesteśmy budowy tej wieży. Jak się cieszę, naprawdę. Byle szybciej. I byle stal dotarłem. Bez tego niewiele zrobimy. Naprawdę niewiele. A już liczę, że się uda skończyć wszystko. Lada moment. Tutaj wieżowiec jeden. Widzę. Ostał się. Zaraz go przeniosę i ulepszę od razu tutaj. Dobra. Poszedł do góry. No, mamy trochę stali. To idziemy dalej. Ulepszamy. Efekt panoramy mnie nie martwi w tej chwili, naprawdę, to nie jest istotne już na tym etapie gry, to chodziło bardziej o jakość początkową. Później to można oczywiście, kto chce beauty builderem, być może sobie pozycjonować, ja nie zamierzam, prawdę mówiąc, tym się zajmować konkretnie. Jak jeszcze wysoko jesteśmy w stanie pójść? Ile jeszcze budynków można tu rozbudować? Tak jest nieźle, jeśli chodzi o ten efekt panoramy, ja uważam, naprawdę. Później poukładamy lepiej i sensowniej. Wszystko musi iść do góry, bo nie zabraknie nam wieżowców do ulepszenia po prostu, jeżeli tego nie zrobię. Dobra. Fajnie.
Co jeszcze mogę rozbudować? Próbuję, ale tu efekt panoramy już spada przez to. I dochody nieco spadły, jak widzicie, przez to, moi drodzy. Za bardzo nie możemy iść już w górę tutaj. Tylko gdzie niegdzie. Tylko gdzie niegdzie. Chyba że do etapu czwartego nie trzeba utrzymywać jakiś efekt panoramy. Mam nadzieję, że nie, szczerze mówiąc. Ile jeszcze potrzeba? Już niedużo. 3, 8 tylko. Tylko 8 wieżowców jeszcze. Czekamy na stal, póki co. Bez niej nic nie zbudujemy. Nic a nic, absolutnie. Zobacz, jak tam stal pożarł, bo wszystko absolutnie zużyte zostało. Musimy pasywną wymianę tutaj sobie ogarnąć. Kupujmy ją od wszystkich możliwych dostawców. Ale już to mamy odznaczone, rozumiem, dobra. No to nie jest fajnie. Nie jest fajnie. Tutaj można by poprzekładać, żeby ten efekt panoramy poprawić, zdecydowanie. O, tutaj zaszkodzi jednak. No proszę, coś takiego. A tu? Tu też zaszkodzi. Barcelona okazuje się nie najlepszym layoutem do budowy wieżowców. Ale i tak jest nieźle, uważam. I tak ładnie z tego wyszliśmy, ja myślę. Czas iść wyżej. Szukajmy wieżowców poziomu czwartego, które na piąty poziom lepszymy, bo to jest najważniejsze w tej chwili, co możemy zrobić. Czy to już jest piąty poziom? To jest dopiero czwarty poziom, panie mój ty. A my potrzebujemy więcej ich poulepszać. Na piąty. Czy znajdą się jeszcze jakieś możliwe do ulepszenia? Takie, co nam nie popsują efektu panoramy? Może być ciężko z tym. Staram się bardzo, ale... No właśnie. Ale może zabraknąć wieżowców za chwilę. Po prostu do ulepszenia. Już nie mówiąc o środkach na naszym koncie, jeśli chodzi o zasoby potrzebne do zaopatrzenia takiej liczby inwestorów. Teraz coś będzie z tego? 4 jeszcze. Naprawdę? No to w górę, panie. Bo co innego poradzimy? Byleby się szybko wprowadzili, prawda? Jeszcze 4, coś takiego. Byle szybko się wprowadzili. Już za chwilkę. Mam nadzieję, pokryją zapotrzebowanie. Trochę to trwa jednak, ale będziemy mieli dostateczną ilość lada moment. No, szybciutko. Zaopatrujemy się ładnie i ulepszamy. No, a teraz pójdzie. Tu jeszcze trochę. Tu dopiero zaczęli. Tu już możemy. Ile zostało? 2. 2, moi drodzy. I dojdziemy do tego. Jeszcze 2 tylko. 1. Mamy dość? Mamy dość chyba. Mam nadzieję. Jakie nowe budowle? Przepraszam. Możemy rozpocząć? Świetnie, rozpocznijmy etap. Dobra, uda się teraz? Mam nadzieję, że już nic więcej nie będzie trzeba, drodzy widzowie. Miejmy taką szczerą nadzieję. Jak tam badania idą w instytucie? Silniki nadal badasz, a my tu kolekcji potrzebujemy. Daruj sobie ten silnik jeden. Rób lepiej to. No, tyle szybciej. 30 minut. Może zdążymy w tym odcinku. Ja się postaram o to bardzo. Będzie to minimalnie dłuższy odcinek, ale zrobimy to, proszę państwa. Zrobimy, bo mi zależy bardzo na tym, żeby to zrobić. Przedłużmy odcinek zatem, byleby skończyć już tą wieżę. Nie będziemy tego rozbijać na dwa odcinki, bo nic innego co do inwestorów nam nie zostało do osiągnięcia i rozbudowania. Wszyscy są zadowoleni, więcej nie będziemy ulepszać tych wieżowców, zdecydowanie nie. Pieniędzy prawie maksimum mam, zobaczcie, jak szybko na konto wpływają w ogóle. Bez ratusza te dochody się na przyzwoitym poziomie i tak utrzymują. Ozdobami się zajmiemy w swoim czasie. Byleby ruszyła budowa teraz i to szybko. Czemu oszklenie? Powinno być skończone. Ładnie nam to idzie, nie ukrywam. Dość szybko. Mieliśmy ogromne zaplecze po każdym zbudowaniu. Dlatego właśnie rozbudowałem to zaplecze w poprzednich odcinkach. Żebyśmy teraz płynnie i sprawnie mogli sobie przejść ponad tym. Już za chwilę będzie gotowe. Ładnie tu na tle tej linii wieżowców będzie się prezentować. Tuż za pałacem, tak sobie to poprawiłem nieco lokalizację, jak państwo widzą, względem pierwszego odcinka, gdzie jak pamiętacie było troszkę bardziej na lewo. No i tu taką małą promenadkę sobie postawiliśmy. Już idzie, już niedługo. Mam nadzieję, że będzie ukończona. Naprawdę bardzo na to liczę. Już materiały budowlane docierają ostatnie, potrzebne do tego. Świetnie.
Jeszcze chwila. Tutaj nic nie brakuje. Wpływ nam zapewniają. Efekt panoramy potężny, świetny, dochody do zwiększa jeszcze, chociaż nie potrzebujemy takich dochodów. Tylko dla utrzymania tego przemysłu w zasadzie. I całej kosmetyki, jaką się będziemy zajmować w dalszej kolejności, w kolejnych odcinkach. Już niedługo się skończy. Już niedługo, zajrzyjmy, kontrolujmy doki cały czas. W zasadzie możemy nie marnować czasu, rozbudować doki tutaj należy. O składy, co już zacząłem poniekąd, ale możemy też doki postawić w Gdańsku, gdzie ich nie ma. Póki co. A będą potrzebne, bo handel jest podstawą naszej egzystencji tutaj. Zrobimy sobie doki, owszem. Jak tylko miejsce na nie znajdę odpowiednie, myślę, że tu by było sensownie wszystko to przesunąć. Doki już teraz wszędzie będą pomału dostawiane, to w ramach naszej optymalizacji końcowej gry. Tutaj się przesuniemy ze wszystkim dosłownie i upewnimy się, że połączenie drogowe istnieje. Istnieje, świetnie. Dobra, tutaj damy takie podesty, świetne. Podesty, może nie podesty. Tak. Tak. I trochę pozamieniajmy, żeby było ciekawiej. Nie to. Dobra, głowa już nie ta, nie świeża, mocno. I tu byśmy dali doki główne nabrzeże, prawda? Tak, tutaj byśmy je dali. I odtąd sobie w zasadzie szli na obie strony, jeżeli to będzie realne i możliwe. Ja bym to tak widział w ogóle. Tak, trochę towaru tak chwilowo stracimy, ale to jest tymczasowa niedogodność, naprawdę nieznaczna zupełnie. Już, już, niech to tam nic nie wali. Przygotujmy najpierw dróżkę. Tak, a potem ją dostawimy. Gdzie to musi stać w ogóle? Tutaj. Dobra, nic nie straciliśmy. Zaraz się robotnicy pojawią. Spokojnie, spokojnie. Już, wszystko działa. O co chodzi? W czym był problem? Teraz szybko rozbudujmy doki tutaj. Możliwie szybko. To wyburzamy. Wiem, że strata będzie pokaźna na chwilę, ale mamy materiały, tak się składa. Chyba niekoniecznie na ich rozbudowę, ale będziemy mieli w swoim czasie. Finally we have possession of that curiosity. 7, 8, to wszystko się poprzenosi oczywiście, wiadomo. Na razie by się przydał ktoś, kto to będzie zbierał wszystko, bo straty są kolosalne w tej chwili. Materiał budowlany, ale one z czasem dopłyną, prawda? Mamy jeszcze ten materiałów? Jeżeli nie, to przeniesiemy je. Mamy, oczywiście, że mamy. Dobrze, niech pływa, znakomicie. Niech zatem pływa po całym świecie i rozwozi materiały, a my sobie tu dobudujemy wtedy, jak przyjdzie czas. Dobra, tutaj muszą być, bo tu będzie rozładunek przebiegał. Okej, na razie powiększmy magazyny pod doki, późniejsze. Nie bardzo mogę to zrobić, bo nie mam miejsca teraz. Okej, spokojnie. Jest czas. Jak tam budowa idzie? Nieźle, nie zgorsza. Lada moment skończymy odcinek. Jak tylko się uda ukończyć podniebną wieżę, proszę Państwa. Bardzo mi zależy na tym, żeby to było skończone. Bardzo. Tutaj mamy doki, prawda? Mamy. Tu jeszcze składy można by rozbudować. W ogóle układ tego zmieni, bo jest jakiś dziki. Naprawdę mocno dziki. Składów już więcej... No, jeszcze się da kilka zbudować, ale nie ma na to materiału, bo cała stal w tej chwili jest transportowana. Hen daleko. Tak się składa. Dobra, przyjdzie na to czas, moi drodzy. Zróbmy sobie zadanko najpierw, to jest najważniejsze. Ukończmy wieżę, już blisko. W dalszej kolejności wyspę rzemieślniczą będziemy potrzebowali. Myślę, że Gdańsk mógłby nam posłużyć za wyspę rzemieślniczą. Musielibyśmy tylko zwiększyć ilość farmerów dostępną w świecie, tutaj. Mamy na ten cel wyspę kolejną, którą można przeznaczyć. Bardzo ładnie. To by była świetna wyspa na miasto kolejne. Nie potrzeba jej słuchać. Tak, weź sobie wszystko. Co tam potrzebujesz? Byleby szybciej budowa przebiegała. Byleby szybciej budowa przebiegała podniebnej wieży, tylko o to prosimy. Zrobię wam niespodziankę, od razu zapowiem. Nie będziemy patrzyli jak na rankingu, który jest udostępniony w tej wieży. Wpadamy na tle reszty. Dopiero jak skończymy sezon, to sobie podejrzymy, które mam miejsce. Jeszcze będę daleko, bo jeszcze mnóstwo rzeczy to się da zoptymalizować. Chciałbym być w pierwszych 10 tysiącach graczy wanna na świecie, ale to jest marzenie wściętej głowy. A w pierwszym 2,5 tysiąca to już w ogóle. Dużo byśmy musieli usprawnić, żeby to osiągnąć. Być może tak zrobimy w swoim czasie, zgadli Państwo. Doskonale.
Doskonale to wszystko przebiega. Już bardzo blisko jesteśmy, zobaczcie. 3 minutki i koniec. I skończymy nasze zadanie. Także wyspę rzemieślniczą już mamy wyznaczoną. To będzie Gdańsk, proszę państwa. To będzie Gdańsk. Wyspę dla farmerów. Przeniesiemy ich tutaj. Na jeszcze niezasiedloną wyspę. Następnie zajmiemy oczywiście po kolei wszystkie inne wyspy. Dla kopalin i nie tylko. I pomalutku zajmiemy tak wszystkie, no. Taki jest plan. Następny cel to rozbudowa grodziska oczywiście i zbudowanie tutaj siatki zaopatrzenia, tak żeby drugie duże miasto zmieściło się tutaj z zoo i ze wszystkim innym, zaopatrywane niezależnie od Trylalnej i z osobnych wysp Nowego Świata, tak żebyśmy mieli dwie instancje gry współdziałające, a nie konkurujące ze sobą, absolutnie nie. Także tutaj będzie nasza nowa stolica regionu Starego Świata. Zbudujemy ją sobie w sezonie ekstra oczywiście, bo na razie naszym celem jest tylko właśnie udobruchanie i wykonanie jeszcze jednego monumentu, jak skończymy nasz obecnie budowany monument pod jedną wieżę. Zostaje nam jeszcze żelazna wieża i sezon jest skończony, proszę państwa, także w tych 8 odcinkach być może nawet poniżej 100 się zmieścimy, być może, nie obiecuję. Postaram się, żeby nie były tak długie jak te dwa ostatnie, ale jeżeli będzie trzeba przedłużyć, to przedłużymy minimalnie. Oczywiście nie do godziny czy półtorej, ale troszkę przedłużymy. No nie, nic się nie może zawalić. Teraz będziesz malował? Co się tam stało? Tak, porozmawiajmy z tym, może ona pracuje nad czymś. Gdzie ona jest? Nie tam. Nic się nie zawali, nie może. Prawda? Jakie rozwiązanie? Nie rozwali się, no spokojnie. Ale gdzie jestem? No właśnie, gdzie ona jest? Ojej, to chyba nas zdradziła, niestety. O nie. Niestety, wybraliśmy źle. Chyba jeszcze coś naprawimy, prawda? 50 ton lakier, 50 ton stanowych biery, tak. Dobra. Już się robi, chyba to mamy wszystko, więc. Dobra. A gdzie to jest? No dobra, gdzie to jest? Ja to mam wszystko, proszę pani. W zasięgu, już teraz. Dobra, darujcie sobie gadki. Fajnie. Theodora, I can't fix this. Proszę bardzo. You're right, you've been right. This tower is a crumbling mess. Już to naprawimy, Donny, nie płacz. Gdzie mam mi dostarczyć te rzeczy? Przecież one tu są właśnie. Gdzie jest Theodora? My to wszystko mamy, lakier i ten. Tylko go przyjmij. Tylko go weź i przyjmij. No przecież wszystko tu jest. Jak to dostarczyć? Przechować skazaną jeszcze... Tak jest, mamy to. 50 ton lakieru i stalowych belek. To przecież jest to wszystko. Prawda? Lakier i stalowe belki. Wszystko tu jest. Nie widzę problemu, więc czemu nie mogę tego użyć? Nie mówcie, że się zawiesił. Mam, oczywiście mam od godzin, kilku już. Świetnie, niech to naprawi. Dobra, Donny, nie przeżywaj. Trzeba nie słuchać Theodory i nie pomiatać pracownikiem. Widzisz, jak Januszek założysz, to co myślałeś? Ci będą wszyscy się kłaniać? Pas, chłopie. Już, naprawią i ukończą nawet. Nic się nie zawali. Prawie skończony budynek by się miał zawalić. Litości. Po co ten płacz, panie? No, byle szybciej. Dobrze, świetnie. To dokończcie to i my też dokończymy. Brawo, Theodora. No ja bardzo się nie mogę doczekać, aż przestaniemy się męczyć z tą wieżą, uwierz. Ale to jest monument, który bardzo chciałem zbudować. W przeciwieństwie do żelaznej wieży. Ale ją zbuduję, bo zależy mi na tym, żeby sezon był ciekawy i nie mogę tylko łatwych wyzwań robić. Musimy trochę trudnych zrobić. Zdecydowanie. No dobrze, proszę państwa, myślę, że jesteśmy gotowi. W glorii i chwale odebrać robotę. Czy to już koniec? Czy jesteśmy gotowi na to, na historyczną chwilę? Chyba tak.
Jesteśmy gotowi, proszę państwa. Jaka atrakcyjność wzrosła na wyspie? Oto i ona, proszę państwa. Gotowa wieża. Podniebna wieża, gotowa. Oto i ona, górująca nad miastem. Pięknie to wygląda, aż sobie zrobimy zdjęcie ładne. Świetnie. Oto i ona. Dobra, gotowe. Bardzo ładne. Jeszcze ją całą sobie tu sfotografujmy. O tak. Świetnie. I oto osiągnięcie. Księga i gwiazd prawie odblokowane. Jesteśmy w ostatecznym wyzwaniu. Świetnie. Udało się, proszę państwa. To też sobie na miniaturkę wybierzmy. Bardzo ładne. Dobra, dobra, Donny, zejdź tam z oczu. Myślę, proszę państwa, że tutaj możemy skończyć nasz odcinek. W następnym będziemy próbowali zbudować kolejną rzecz. Mianowicie nasz, oczywiście. Tu jeszcze 4000 inwestorów musi wjechać, przypominam. Mianowicie, drodzy widzowie, będziemy się starali zbudować żelazną wieżę. Co tam jeszcze potrzeba, Teodorze, szanowny? Słucham. Limit jednej podniebnej wieży na miasto, a ja bym nie chciał tego robić. Na miasto! Na miasto, dobra, zgodzimy się, czemu nie? Co my tu mamy? Poświęć ekologii, atrakcyjność. O, możemy coś zmienić, zobaczmy. Jeszcze to skończmy, w takim razie. Ekologizmowi nie ma mowy, tak. Dobra. Tak. Zdecydowanie to. Dobra. Tak jest. Świetnie, ogarnięte. Wprowadzajcie się, czym prędzej. To nam nie nabije poziom profilu, ale się wprowadzą. Bardzo ładne. Niech zaopatrzenie rośnie, ich też będzie coraz więcej. Wszystkiego mają coraz więcej, proszę państwa. Świetnie. Już dość tych powiadomień, naprawdę. Dobra, starczy tego. Bzdury, naprawdę bzdury. Dobrze, proszę państwa, myślę, że to tyle na ten odcinek. Mamy wszystko ustanowione. Mamy kolejne osiągnięcie odblokowane. Świetnie, udało nam się odblokować podniebną wieżę, zbudować wszystko. Teraz się wypełnia inwestorami. I myślę, że to nam wystarczy, proszę państwa. W zupełności. Na razie to wszystko. Zapraszam na kolejne odcinki, gdzie przechodzimy już oczywiście do... Do czego? Do turystów, jak państwo zgadli. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach, moi drodzy, i trzymajcie się, pa pa!